W klasie 3D możemy wykonać transfer na przedmiotach o nieregularnych kształtach, na przykład płycie kamiennej lub etui do smartfona. Praca ma podwójne dno, dzięki czemu będziemy mogli wykonać transfer na kubek. Aby to zrobić, należy odkręcić gumowy wąż, zdemontować półkę, a kubek ułożyć na ruszcie do góry dnem. Przykładowy transfer sublimacji wykonamy na płycie kamiennej. Wydruk wykonaliśmy na papierze sublimacyjnym TechSplint. Włączamy prasę i programujemy parametry. Czas grzewania 8 minut. Natomiast temperatura 195 stopni. Prasa posiada dwie grzałki. Załączamy obydwie z nich i czekamy, aż temperatura osiągnie zadaną wartość. W międzyczasie przygotujemy płytkę, przyklejając wydrukowany obraz taśmą odporną na temperaturę. Po nagrzaniu otwieramy prasę. Układamy płytkę z nadrukiem na górnej półce. Opuszczamy matę silikonową. Zabezpieczamy. Włączamy podsys. Zamykamy górną pokrywę. I włączamy czas. Po zakończonym czasie prasa automatycznie wyłączy podsys. Zostało 15 sekund. Otwieramy prasę. Odbezpieczamy element silikonowy. Wyjmujemy płytkę, wciągamy papier, tak wygląda transfer wykonany w prasie.